Przez dużą część swojego życia Szymon Hołownia próbował zmieniać Kościół katolicki, i poniekąd mu się to udało. Dziś chce zmieniać Polskę, ale czy tylko o to naprawdę mu chodzi? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Jakatolik. Ja nazywam się Krystian Kraciuk i chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać o marszałku Sejmu Szymonie Hołowni, który jest politykiem z kojarzonym z Kościołem. Mimo wszystko cały czas z tym Kościołem otwartym. Dlaczego chcę rozmawiać w programie Jakatolik, w którym najczęściej rozmawiamy o Kościele, o polityku i dlaczego tytułuję go Katolikiem Otwartym? Skoro według części z naszych czytelników, widzów. On już dawno katolikiem nie jest, bo głosował za tym i za tamtym? Otóż, po pierwsze, jest katolikiem cały czas i to nie my będziemy z Kościoła wykluczać całe szczęście, a po drugie dlatego, że za katolika wciąż uważają go też lewicowcy i ateiści. Bo, szanowni Państwo, czy z jakimś innym politykiem w Polsce dzisiaj lewicowe medium, jakim, się, jakim jest Newsweek, rozpoczęłoby wywiad od takiego pytania? Zresztą zacytuję Państwu kilka pytań z tego wywiadu, aby lekko wprowadzić w temat, o co naprawdę może chodzić Szymonowi Hołowni w polityce i dlaczego się w niej w ogóle znalazł. Tomasz Sekielski i Magdalena Riga Monti pytają w Newsweeku. Pierwsze pytanie do marszałka Sejmu: Ma Pan w gabinecie Biblię? I odpowiada Hołownia: Tak, mam. W części prywatnej, w pokoju, który przylega do gabinetu marszałka Sejmu, w którym mogę na chwilę usiąść, rozprostować kości. A po co Panu Biblia tak na co dzień? Odpowiada Hołownia. To dość osobiste pytanie. Jest dla mnie bardzo ważną wskazówką i bardzo ważnym zapisem zmagań ludzi z bardzo różnymi życiowymi sytuacjami. W tej sferze wiary, którą ja podzielam, bo nie ukrywam tego, że staram się być człowiekiem wierzącym. Ma ona też inny wydźwięk, inny wymiar. Wierzymy, że to coś więcej niż książka, tych ileś książek Starego i Nowego Testamentu. To jest też nieprawdopodobnie precyzyjny i bogaty zapis zmagania się ludzi z podstawowymi pytaniami i z okolicznościami, które przynosi życie. Skąd zło? Dlaczego dobrzy ludzie zachowują się czasami w sposób, który jest absolutnie niewyobrażalny? Skąd na świecie niesprawiedliwość? Jak sobie z tym radzić? Jak lepiej robić wojnę o pokój? Czy lepiej czekać, że ten pokój nastanie i nie angażować się w wojnę? Tam jest mnóstwo bieżących spraw i one pokazują tak naprawdę, jak się czyta Biblię, że od tych iluś tysięcy lat nic się nie zmieniło w człowieku. Scenografia się zmieniła, sprzęty się zmieniły, okoliczności się zmieniły, ale ludzie zostali tacy sami i cały czas te same pytania sobie zadają. Dalej pytają dziennikarze Newsweeka. A gdy pan został marszałkiem, miał pan dużo telefonów od hierarchów kościelnych? Ani jednego, odpowiada hołownia. Nie dowierzają. To nawet z gratulacjami, nawet od Konrada Krajewskiego, kardynała z Watykanu? A faktycznie, odpowiada hołownia, Konrad po imieniu napisał mi gratulacje, bo się przyjaźnimy. Udzielał mi ślubu. Żadni inni hierarchowie nie wypowiadali się w tej kwestii, nie dzwonili, nie pisali. Nie powiem, żebym się jakoś specjalnie w wielu przypadkach tęsknił. Boją się? Pyta ją dziennikarz Pan już trzy lata temu zrobił 12 punktów rozdziału Kościoła z Państwa. Obrazili się? Nie wiem, nie spędza mi to snu z My w tej chwili, mówię o Polsce 2050, o mnie tutaj reprezentujemy państwo, nie Kościół katolicki. Jesteśmy w samym środku potężnego konfliktu, gdzie neopogańskie ideologie niszczą fundamenty naszej cywilizacji, niszczą dobro, piękno i prawdę. Jednocześnie domyka się system cenzury, stąd coraz ważniejsze staje się wspieranie niezależnego dziennikarstwa, wspieranie publicystyki opowiadającej się po stronie tradycyjnych wartości. Dlatego zwracamy się do Państwa o finansowe wsparcie portalu PCH24tv, internetowego medium, z którym współpracuję od czasu, gdy usunięto nasz program z telewizji polskiej. Zespół Polania Chrystiana skutecznie walczy z wdzierającą się do Polski antychrześcijańską rewolucją. Bronimy tradycji, bronimy rodziny i własności. Między innymi, właśnie od takich inicjatyw zależy, czy przetrwamy jako naród, czy Polska pozostanie Polską. Zachęcam więc do wzięcia współodpowiedzialności za trwanie telewizji PCH24. Zachęcam do regularnego wspierania tego medium. Informacje, jak to zrobić, znajdą Państwo w opisie pod tym nagraniem. Zapewniam, że warto. Jan Pospieszalski. Uf, marszałek Sejmu, który trzyma Biblię w gabinecie marszałka i który, jak deklaruje codziennie, ją czyta, co jest godne pochwały. Zanim Został politykiem, zanim wystartował w wyborach prezydenckich, i już po tym, kiedy był katolickim publicystą, zajmował się też działalnością publiczną, działalnością społeczną. Prowadził m.in. dwie fundacje, w których zajmował się działalnością charytatywną. Ale także, jako twarz medialna, znana, rozpoznawalna i lubiana w wielu kręgach, Szymon Hołownia piastował zaszczytną dla wielu funkcję ambasadora celów zrównoważonego rozwoju. Jest też liderem formacji o nazwie Trzecia Droga. Tak? Ma... Swoją partię polityczną Polska 2050, ale jest też liderem tej formacji koalicyjnej Trzecia Droga. I to nie jest, szanowni państwo, wyłącznie nazwa koalicji. Trzecia droga to także pewien rodzaj programu politycznego znanego dużo szerzej niż tylko w Polsce. O trzeciej drodze mówi się bowiem od dwudziestu kilku lat w polityce jako o drodze pewnego kompromisu między socjalizmem a kapitalizmem. I o tym chcę państwu opowiedzieć, zarówno o tych celach zrównoważonego rozwoju których ambasadorowanie wiął na siebie jakiś czas temu katolik Szymon Hołownia, o zaangażowaniu Kościoła w realizację tych celów, ale także o tym, czym jest trzecia droga, mówię o czymś szerszym niż tylko formacji politycznej Szymona Hołowni i PSL-u, a także o tym, jak papież Franciszek w tę trzecią drogę wierzy. Przypomnijmy, szanowni Państwo, w roku 2000 ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, przyjęła, tak zwane milenijne cele rozwoju. One miały być osiągnięte do roku 2015. W roku 2015 okazało się jednak, no, że zrównoważony rozwój się nie udał, że przez te 15 lat przyspieszono za mało, że to tempo zmian, w które globaliści próbowali wprzęgnąć w świecie, było niezadowalające. W związku z tym we wrześniu właśnie 2015 roku. I dobrze Państwo kojarzą, wtedy papieżem już nie jest ani Jan Paweł II, jak w 2000 roku, ani Benedykt XVI, który abdykował w 2013, ale jest już nim papież Franciszek. A więc w roku 2015, aby skuteczniej zrealizować cele zrównoważonego rozwoju, z niemałą pomocą i z zaangażowaniem właśnie Watykanu, przyjęto w Nowym Jorku nowe. Cele agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, tym razem już nie 2015, ale 2030. Tak nazwano ten projekt Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030, w skrócie Agenda. 2030. Agenda ma 17 celów i 169 zadań i jeżeli Państwo wydrukowaliby sobie listę tych celów, to z większością tych celów się Państwo zgodzą, bo Państwo uznają, że są bardzo piękne. Chodzi o to, żeby wszyscy ludzie mieli dostęp do yy, żywności, żeby wody nikomu nie zabrakło, żeby równość między ludźmi yy, promować i tak dalej, i tak dalej. W grudniu yy, w tego samego roku, a więc 2015 roku w Paryżu doszło też do porozumienia klimatycznego, tego bardzo słynnego, te porozumienia paryskie, o których dzisiaj bardzo wiele mówimy, w dniu, w którym ja dla państwa nagrywam te e, słowa, nawet w Polsce rolnicy protestują przeciwko postanowieniom właśnie tego paktu i jest to pakt ściśle powiązany z agendą 2030. Mówię o tym państwu, aby państwo zobaczyli, jak szerokie maski łączą się wśród ludzi, którzy są ambasadorami celów zrównoważonego rozwoju, a więc na przykład w naszym marszałku Szymonie Hołowni. Ten nowy program ONZ, a więc Agenda 2030 w dużym, niezwykle w dużej mierze opiera się na postulatach tzw. klubu rzymskiego. O nim też Państwo słyszeli. Najczęściej na naszych łamach ten klub rzymski, jego raporty cytujemy wtedy, kiedy mówimy o tym słynnym zdaniu klubu rzymskiego właśnie, że świat choruje na raka, a tym rakiem jest człowiek. Jak wielki jest to, proszę Państwa, obłęd i jak bardzo jest to sprzeczne z objawieniem Bożym, w którym to człowiek jest przecież koroną stworzenia, według boskiego porządku człowiek jest koroną stworzenia, a według dzisiejszych globalistów, Klubu Rzymskiego i Organizacji Narodów Zjednoczonych, której cele promuje katolik Szymon Hołownia, człowiek jest rakiem tego świata. W połowie września 2016 roku w Berlinie już wtedy członkowie tego klubu rzymskiego skupiającego polityków, finansistów i tak zwanych, uwaga, obywateli świata podzielających wspólną troskę o przyszłość ludzkości, ogłosili kolejny raport. Raport bardzo słynny, ponieważ był to raport, który, na którym bazował papież Franciszek pisząc swoją encyklikę Laudato Si. Co więcej, jeden z autorów tego raportu, profesor John Schellenbucher, Został członkiem zwyczajnej papieskiej Akademii Nauk. Więc, niech Państwo zobaczą, jak mocno dzisiejszy Kościół idzie ramię w ramię z globalistami. I jak bardzo Szymon Hołownia może być tutaj emanacją tego układu. Tym bardziej, że jest na ty z kardynałami, którzy udzielają mu ślubu. Inicjatorzy opracowania tego z 2016 roku domagali się, by rządy w poszczególnych krajach koniecznie wprowadziły uwaga, Politykę jednego dziecka i ograniczyły wzrost gospodarczy do zaledwie 1% rocznie. Polityka jednego dziecka to jest to, szanowni państwo, co znamy z Chin, gdzie fala, plaga przymusowych aborcji musiała być stosowana, kiedy kobiety zachodziły w ciąży w rodzinach po raz drugi i kolejny. Dobrze byłoby, gdyby przyrost naturalny się zmniejszył. Idealnie byłoby, gdyby nawet liczba ludności na świecie się skurczyła argumentowali autorzy tego e, dokumentu. Unia Europejska uznała agendę 2030, która, jako się rzekło, przez tych samych ludzi jest promowana, za priorytet, który ma pozwolić ściągnąć z podatników środki potrzebne na uwaga, inwestycje w nowe technologie, by przynajmniej zachowała obecną pozycję Unia Europejska w światowej gospodarce, którą zaczęła tracić. Z jakiego powodu? Z powodu starzejącej się populacji. Stąd te wszystkie programy mające przyjąć migrantów do Unii Europejskiej. My już nie mamy rodzić dzieci, ale migrantów możemy przyjmować, bo przecież musimy nadgonić różnice ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami itd. Mówię my jako Unia Europejska. Proszę mi wybaczyć. Na agendę 2030 oczywiście patrzymy tutaj z pozycji katolickiej. No, bo z jakiej pozycji mamy patrzeć? Warto wiedzieć, że ta agenda, której przedstawicielem oficjalnym, z takim dokumentem jako ambasador był Szymon Chłownia przez kilka lat ma swoją parareligię i taką istotę wyższą. Otóż wszystkie dokumenty Agendy 2030 jako taką istotę wyższą uznają Matkę Ziemię i ochrona klimatu jest taką nową religią Agendy 2030. Matka Ziemia to oczywiście po inkasku albo w języku keczua albo w języku niektórych kręgów Watykanu patcza mama. No Ale o tym się rozwodzić nie będę. Są na ten temat materiały u nas, nawet książki kiedyś o tym napisałem. Dalej, agenda 2030 stawia też na pokój, to bardzo pięknie, oraz na świat bez głodu i ubóstwa. Świat bez głodu i ubóstwa to jest utopia rzecz jasna. Nawet Pan Jezus na kartach Ewangelii mówił, że ubogich zawsze mieć u siebie będziecie, a mnie nie zawsze. Póki co efektów działania tego programu. No brak, no bo ani ubóstwo nie zostało zredukowane do zera, ani głód na świecie nie został zredukowany. Ale w rzeczywistości gra toczy się o coś innego. O budowę nowych społeczeństw, które będzie można łatwo kontrolować dzięki tym narzędziom, które są wdrażane jako cele agendy 2030. Między innymi poprzez cyfrową kontrolę, między innymi poprzez promocję cyfrowego pieniądza, o czym też wiemy, że Szymon Hołownia już jako marszałek Sejmu Mówił z entuzjazmem. W tle, oczywiście, cały czas wszystkich tych celów agendy zrównoważonego rozwoju pojawia się troska o mniejszości seksualne i o ich prawa, a także o tak zwane zdrowie reprodukcyjne kobiet. To zdrowie reprodukcyjne kobiet to rzecz jasna aborcja, antykoncepcja i tym podobne bezeceństwa, które mają być promowane w imię rzecz jasna Ograniczenia liczby ludności na świecie. I teraz, Szanowni Państwo, ta depopulacja, czyli ograniczenie liczby ludności na świecie, nie muszę chyba nikogo przekonywać, że ono nie ma nic wspólnego z wiarą katolicką i z katolicką moralnością, prawda? Skoro my mamy się rozmnażać i czynić sobie ziemię poddaną. Ta kwestia depopulacji jeszcze do niedawna była uznawana, każdy, który ją podnosił, był uznawany za teoretyka spisku że każdy, kto mówi o tym, że światowe elity dążą de do depopulacji, był uważany za tego, kto jest wariatem i yy, po właśnie hołduje teorią spiskowym. Do grona szurów go yy, wrzucano. Jak Państwo za chwilę się przekonają, Szymon Hołownia był ambasadorem celów, które mają na celu, jakkolwiek by to nie brzmiało, właśnie m.in. innymi Redukcję liczby ludności, o czym jego przełożeni z ONZ mówili wprost. Ale o tym za chwilę. Profesor Jeffrey Sachs, znany w Polsce jako współtwórca planu Balcerowicza. Był też szefem ONZ-owskiej SDSN, czyli Sieci Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Słowo zrównoważony rozwój Państwo słyszą w swoich teleodbiornikach i czytają o nim w internecie coraz częściej. Zwracam Państwa uwagę na niego od dłuższego czasu. W swoim wykładzie w lutym 2015 w London School of Economic and Political Science zaznaczył, że kluczowe dla zrównoważonego rozwoju Planety jest, uwaga, ograniczenie liczby ludności i wielka transformacja energetyczna. Podkreślił, że zrównoważonego rozwoju nie osiągniemy, jeśli populacja wciąż będzie tak szybko rosnąć. I teraz posłuchajcie Państwo cytatu z Jeffreya Zaxa, kiedy mówił o papieżu Franciszku. Oczywiście mówienie o tym nie jest łatwe, przekonał Zaks, ponieważ to niepoprawne politycznie. Przekonał się o tym papież Franciszek, gdy powiedział, że katolicy nie mogą rozmnażać się jak króliki. Sądzę, że to było dobre otwarcie, że papież rozpoczął tę dyskusję. Powinniśmy wziąć sobie to do serca, że możemy mieć tyle dzieci, ile jesteśmy w stanie wychować i wykształcić dobrze, by miały szansę na dobrobyt. A to oznacza, że można mieć dwoje może troje ale nie pięcioro, siedmioro, ośmioro i więcej. Szanowni Państwo, to Jeffrey Zachs chce nam mówić, ile możemy mieć dzieci. Co więcej, Wydaje się, że według Zaksa, który zresztą jest bliskim współpracownikiem pewnych instytucji w Watykanie, a nawet pracownikiem jednej z tych instytucji, że według niego najważniejsze w życiu jest to, żeby na dzieci decydować tylko wtedy, jeżeli one będą mogły żyć w dobrobycie. Jeżeli ktoś jest ubogi, to dzieci nie powinny mieć w ogóle wedle tej logiki. ONZ opublikowała także raport pod tytułem Trends in Contraceptive Use Worldwide, w którym przypomniano, że Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Ludności i Rozwoju to znowu agenda ONZ zaleciła, by wszystkie kraje do 2015 roku właśnie wywiązały się z zadania umożliwienia powszechnego dostępu do uwaga, planowania rodziny. Planowanie rodziny czyli Aborcja i antykoncepcja. Ponieważ jednak nie osiągnięto zamierzonych celów, co powiedziałem na początku programu, wdrożono program Agenda 2030, w którym potwierdzono zobowiązanie do zapewnienia powszechnego dostępu do nowoczesnych metod antykon antykoncepcji do 2030 roku metod, które obejmują sterylizację mężczyzn i kobiet oraz aborcję. Szanowni Państwo, Słowa aborcja i sterylizacja nie znajdą Państwo w dokumentach ONZ, ale już w tych poddokumentach, podinstytucji, jak najbardziej. Co więcej, wiemy, że w Afryce już przymusowo i bezwiednie sterylizowano kobiety. Jednocześnie w Polsce Szymon Hołownia dochodzi do władzy i jedna z pierwszych ustaw, którą przeprowadza układ rządowy z Szymonem Hołownią jako twarzą tego układu, to jest tabletka. One, a sam Szymon-Hołownia nie ma nic przeciwko temu, żeby głosować nad zmienieniem ustawy antyaborcyjnej. Znowu, raport UNFPA, czyli Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych z 2016 roku, nie kryje, że zrównoważony rozwój można osiągnąć jedynie wskutek walki z ubóstwem, polegającej na tak jest ograniczeniu liczby ludności w świecie. UNFPA proponuje, by poza powszechną propagandą dotyczącą stosowania antykoncepcji długotrwałej, tu chodzi o te zastrzyki hormonalne, tabletki, spirale, sterylizację), rozpocząć też zakrojone na szeroką skalę działania strukturalne zwalczania nierówności płci, która można osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie pełnego dostępu do praw reprodukcyjnych i seksualnych. Wydaje się, że Szymon Hołownia jest wręcz ucieleśnieniem osoby, która, zgodnie z zaleceniami progresistów w Kościele, ale także z zaleceniami globalistów, jako człowiek znany z publicystyki katolickiej, może pomóc uporać się z fundamentalistami, bo i to jest podkreślane bardzo często w dokumentach ONZ, że należy walczyć ze wszelkimi skrajnościami i fundamentalizmami w tej dziedzinie, zwłaszcza dotyczącej etyki seksualnej i etyki rozwoju planety. Może wprowadzać te zmiany jako swój człowiek. To, że on przyjaźni się z kardynałem, to oczywiście prywatna sprawa, choć mówi o tym jako marszałek Sejmu otwarcie. Ale z tego powodu, że jest właśnie takim, a nie innym człowiekiem, czy też był takim, a nie innym człowiekiem i prezentował taki, a nie inny światopogląd, jeszcze zanim został politykiem, był zapraszany do takiego programu jak MasterClass Leadership with the Pope. Być może Państwo pamiętają, Parę słów temu programowi poświęciliśmy, tej inicjatywie Watykanu poświęciliśmy kilka lat temu, bo ona właśnie w roku 2018-2019 wchodziła do Polski. Chodzi o wytworzenie nowej klasy liderów, nowej klasy liderów światowych, politycznych, ekonomicznych, społecznych, która będzie według ekonomii Franciszka się ze światem porozumiewać i zachęcać świat do tego, zwłaszcza ludzi młodych. Tam na przykład obok Janusza Gajosa był Szymon Hołownia w tym programie. Co zresztą ciekawe, Janusz Gajos był wtedy już po y, gwiazdożeniu w filmie. Claire. No ale to nikomu nie przeszkadzało z e, instytucji Masterclass Leadership with the Pope. Szymon Hołownia mówił wówczas w 2019 roku Moja praca wiąże się z jeżdżeniem po całej Polsce, gadaniem, pisaniem, wykładami i dyskusjami. Mówię często niewygodną dla konserwatystów prawdę o chrześcijaństwie, mianowicie, że jest to religia nadziei, miłości i akceptacji. Jeżeli Państwo są konserwatystami i słyszą, że chrześcijaństwo jest religią nadziei, miłości i akceptacji, to chyba zrobi się Państwu niewygodnie według słów Szymona Hołowni, który dodaje, że oferuje wsparcie w odpowiednim poprowadzeniu nieszablonowego myślenia porady, jak nie wybrukować piekła dobrymi chęciami, ale przerodzić interesującą koncepcję w faktyczne, wartościowe czyny. W sztawnicy, w 19 roku występował yy, Hołownia, ale także w Rzymie. I tam właśnie w towarzystwie. Gajosa, Zanusiego, Doroty Wellman, a nawet profesora Izdebskiego, seksuologa, no, który jak wiadomo nie zawsze z etyką katolicką się zgadzał, jeżeli chodzi o etykę seksualną. W tym programie Masterclass Leadership with the Pope młodym oferowano szansę wygrania półrocznej relacji z mentorem, więc być może także z Szymonem Chłownią, oraz bezpłatne zaproszenie na Masterclass w Castel Gandolfo, a więc w rezydencji letniej papieży do czasu papieża Franciszka, bo on zmienił ją na muzeum, no i właśnie na miejsce, gdzie zaprasza się nowych liderów światowych, w tym m.in. ludzi wychowanych przez Szymona Hołownię. Jak już wspomniałem, o czym Państwo też doskonale wiedzą, Szymon Hołownia jest liderem formacji, która nazywa się Trzecia Droga. Także powiedziałem już o tym, że Trzecia Droga to coś więcej niż nazwa formacji, to pewna myśl polityczna. Skład trzeciej drogi zalicza się m.in. Justina Trudeau. Justin Trudeau to jest syn swojego ojca, który także był premierem Kanady. Kiedy jego ojciec zmarł, wtedy 28-letni Justin, najmłodsze dziecko Filipa Trudeau, wygłosił na pogrzebie niezwykle emocjonującą mowę, która podsyciła już wówczas spekulacje na temat tego, że może on chcieć iść w politykę. Już 9 miesięcy później Justin Trudeau był twarzą przygotowującego Komitetu przygotowującego co? Światowe Dni Młodzieży w Kanadzie. W ciągu następnych lat przyszły premier brał udział w niezliczonej liczbie wydarzeń katolickich i spotkań z młodzieżą organizowanych w szkołach katolickich, a więc robił dokładnie to samo tam u siebie co Szymon Hołownia u nas. Dyrektorom i duchownym nie przeszkadzało, że już wtedy Trudeau zachęcał do ignorowania etyki. Seksualnej kościoła. Widzą Państwo pewne analogie? Myślę, że jak najbardziej. W 2012 roku katolicy podnieśli alarm domagając się odwołania spotkanie w jednej ze szkół w Sedbury, ale lokalny biskup stanął w obronie Justina Trudo, czyli powiedziałbym tamtejszego Szymona Hołowni. Stwierdził wtedy, że trudo jest praktykującym katolikiem, ma ślub kościelny, wychowuje dwójkę dzieci i nie jest w żaden sposób oddzielony od. Kościoła. Potem oczywiście Justin Trudeau został premierem, który wprowadza wszelkie rewolucyjne zmiany i dla światowej lewicy yy, tej młodej zwłaszcza jest ikoną, jest ikoną stylu wprowadzania yy, państw w kolejne tysiąclecie. Emmanuel Macron we Francji to oczywiście nie jest katolik, ale we Francji nie trzeba być katolikiem. W Kanadzie i w Polsce jeszcze trzeba było. Państwo się zdziwią być może, ale w Kanadzie największa grupa wyznaniowa to są katolicy 35%. Protestanci stanowią trochę mniej, jeszcze inną e, część stanowią ateiści, Żydzi i tak dalej. Emmanuel Macron był też mówił też tak jak Justin Trudeau, że on nie chce iść ani drogą lewicy, ani prawicy. On mówił, że nie jest ani lewicowcem, ani prawicowcem. Nawet ukuto wobec niego taki humorystyczny wtedy slogan, że jest radykalnym centrystą, bo chciał iść, uwaga, trzecią drogą. Głosił, że nie można dłużej bronić systemu politycznego, którego praktyki osłabiają demokrację. Czy to się państwu z czymś kojarzy? Myślę, że właśnie z Szymonem Chownią, bo obiecywał, że zakwestionuje polityczny status quo. Nie podobała mu się ani jedna, ani druga partia. Starszy model trzeciej drogi to jest oczywiście model Tonego Blaira i Billa Clintona, a także wspierany od czasu do czasu przez Gerharda Schledera, ale oni byli jednak zbyt umocowani w tradycyjnych partiach politycznych, w związku z czym 20 lat po ich karierach politycznych ten, kto rządzi tym wszystkim, sprawił, żeby młodzi politycy Ładni mężczyźni, eleganccy mężczyźni, wykształceni mężczyźni, mający już doświadczenie z publicznością i mający już doświadczenie z organizacjami międzynarodowymi, będąc a to Dniami Światowych Dni Młodzieży, a to ambasadorami zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ, byli pod politykami właśnie tej trzeciej drogi. Sądzę, że to jest niezwykle ciekawe. Tym bardziej, że trzecia droga w każdym kraju, w którym występuje. Zapowiada uporanie się z fundamentalizmem i ekstremizmem, zwłaszcza prawicowym. Co ciekawe, ta trzecia droga jest już analizowana. Amerykański prawnik i pisarz William K. Black ocenił to zjawisko następująco. Trzecia droga to grupa udająca czasami, że jest centrolewicą. Ale tak naprawdę jest ona w całości dziełem Wall Street. Kierowana jest przez Wall Street dla Wall Street, używając operacji prowadzonych pod obcą banderą, tak jakby była to formacja centrowa czy centrolewicowa. A były przywódca Czech, prezydent Václav Klaus, powiedział, że trzecia droga jest głupia, bo mieliśmy już doświadczenie w latach 60. ubiegłego wieku, gdy budowaliśmy socjalizm z ludzką twarzą, a im wydaje się, że chcą zrobić dokładnie. Co innego robiąc dokładnie to samo. Trzecia droga, którą de facto reprezentuje Szymon Chłownia, jest tak naprawdę, zatem face-liftingiem, moglibyśmy powiedzieć, starych ideologii, mających pomóc zbudować elitom ekonomicznym i grupom interesu, tak zwany kapitalizm nadzoru, dzisiaj nazywany trochę inaczej. To jest zrównoważony rozwój, kapitalizm interesariuszy, czy kapitalizm inkluzywny, włączający. I znowu być może Państwu kojarzy się ten moment, w którym omawialiśmy tutaj przy tym stole wspólnie encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti. On tam właśnie mówił o potrzebie realizacji kapitalizmu inkluzywnego, kapitalizmu interesariuszy. A więc, Szanowni Państwo, widzą Państwo, jak bardzo zblatowany jest em, dzisiejszy Watykan i dzisiejsza myśl ekonomiczna papieża Franciszka z tym wszystkim, co stoi za. Między innymi karierą Szymona Hołowni. Chodzi w tym wszystkim o to, aby upowszechnić nieakceptowane do tej pory propozycje, takie jak zakaz wjazdów samochodami do centrów miast, a potem zakaz samochodów w ogóle. Na przykład to już o tym już Państwo słyszeli tworzy się think tanki, kształci liderów i agentów zmian, tak zwanych, przesuwających opinię publiczną coraz bardziej do akceptacji niepopularnych pomysłów, na przykład do akceptacji z zaniku gotówki. Szanowni Państwo, Szymon Hołonia wypowiedział się yy, i za zachowaniem gotówki, i przeciwko zachowaniu gotówki. Jeszcze nie za bardzo chyba wie, co o tym mówić, albo nie wie, którym medium, ale niedawno, dosłownie w tym tygodniu, w którym do Państwa mówię, szefowa Europejskiego Banku Centralnego już stwierdziła, że elektroniczne euro ma być, uwaga, narzędziem kontroli społecznej i że już gotówkowe transakcje około 300 euro mogą być podejrzane. No i w tym momencie. Szanowni Państwo, ja się nie dziwię tym wszystkim, którzy lubią cytować ten fragment z Apokalipsy, który mówi, że i sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci, biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może nic kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub jej imienia. Szanowni Państwo, ja oczywiście nie twierdzę, że ten cytat odpowiada temu, co widzimy na naszych oczach, ale raz jeszcze podkreślę, nie dziwię się wszystkim tym, z którym to rozwiązanie, z tym cytatem przejmującym się kojarzy. Niestety, jak Państwo już zauważyli, Kościół także bardzo mocno idzie w promowanie celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. Wiedzą Państwo doskonale i pamiętają, że w zeszłym roku na Światowych Dniach Młodzieży te cele były promowane wśród uczestników zjazdu w Lizbonie. Wiemy też, że papież. Ciepło wypowiada się o samych globalistach. Niedawno napisał list pochwalny do przywódców w Davos, ale też o samym globalizmie. Jeffrey Sachs pisze mu fragmenty encyklik i jest zatrudniany w Watykanie jako ekspert. Papież we Fratelli tutti pisał też o potrzebie scentralizowanego ośrodka decyzyjnego, który by rozwiązywało konflikty między państwami. Na kartach tej samej encykliki papież. Yy, Napisał, że pragnie zaprowadzenia na świecie skutecznego pokoju i powszechnego braterstwa, jak tłumaczył w tym dokumencie. Świat desperacko potrzebuje większej otwartości społeczeństw. Pisał tak: Miłość, która wykracza poza granicę, znajduje się u podstaw tego, co nazywamy w każdym mieście i w każdym kraju. Gdy miłość ta jest autentyczna, wówczas owa przyjaźń w obrębie społeczeństwa umożliwia prawdziwie powszechną otwartość społeczeństw, Nauczaj Ojciec Święty. Otwartość społeczeństw. Open Society po angielsku. Open Society, szanowni państwo, to rzecz jasna organizacja, najbardziej znana organizacja spośród tych, które założył i finansuje w całości George Soros. Budowa takiego porządku ma stanowić według papieża nowy cel dla katolickiej opinii publicznej, działaczy i stowarzyszeń. Stąd powołuje się m.in. tych Masterclass Leadership with Pope i stąd m.in. tak zdolnych ludzi jak. Szymon Chłopnia się do tego angażuje. Argentyński filozof Jose Arturo Quariciano, to jest dosyć znana postać w m, Argentynie, właśnie, uważa, że Franciszek w tej sprawie nie działa jak papież, ale jak wykonawca strategii politycznej globalistów. Przekształca bowiem Kościół w swoistą hybrydę ad majorem Soros Gloria. Na większą chwałę Sorosza, chciałoby się e, powiedzieć. Więc wydaje się, że nie tylko my tutaj. W ten sposób patrzymy na poczynania papieża Franciszka. Bardziej znany Państwu czytelnikom pch./24.pl 24 profesor Roberto De Mattei, historyk Kościoła, pisze tak. Brak perspektywy nadprzyrodzonej u papieża uderza najbardziej, kiedy mówi o głodzie, wyzysku i kryzysie klimatycznym jako głównych przyczynach nadchodzącej wojny światowej, bez jakiegokolwiek wspomnienia grzechu, czyli przekroczenia prawa Bożego i naturalnego, co papieże Benedykt XVI i Pius XII definiowali jako główne przyczyny zarówno pierwszej i drugiej wojny światowej. Tu chyba chodzi o Benedykta XV, przepraszam, e, błąd w notatkach. A więc szanowni państwo, mamy agendę 2030. I partię Polska 2050. O co więc chodzi dokładnie, naprawdę, Szymonowi Hołowni? Zmienił już częściowo jako swoisty agent wpływu. Ja nie mówię, że agent opłacany przez kogoś, że za nim ktoś stał, że mówił mu: Pisz takie, a nie inne książki katolickie. Nie. Mówię o agencie wpływu na publiczność, agencie pewnej ideologii, na opinię publiczną. Jemu się już udało zmienić polskich katolików. Napisał wiele książek. Które wpłynęły na niejednego polskiego katolika i na niejednego polskiego publicystę, który dalej te tezy liberalne przedstawiał światu. Myślę, że chodzi też o coś więcej niż o prezydenturę. Myślę, że Szymon Chłownia szczerze, ze szczerego serca chce wprowadzić te wszystkie zmiany, o których tu Państwu powiedziałem, i dużo więcej, bo ja skupiłem się tylko na części, na wycinku. Tych planów, celów zrównoważonego rozwoju. Ale wśród nich są rozwiązania antykatolickie i antywolnościowe. Myślę, że chodzi o zupełnie niekatolicki, pozbawiony nawet ostatnich sklepów cywilizacji świat, który chce budować. Szymon, Hołownia i jemu podobni. Jak już Państwo wiedzą, bez Kościoła katolickiego to by się nigdy nie udało. Gdyby Kościół katolicki nie tylko sprzeciwiał się, ale nawet milczał wobec tych zmian, nie dałoby się tego zrobić, bo nie dało się tego zrobić do roku 2015, od czego rozpoczęliśmy, bo już wtedy chcieli zdążyć. Teraz za cel postawili sobie datę 2030, agenda 2030. Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek nad tą datą? Czy wiedzą Państwo, co się wtedy wydarzy? Jaka rocznica wielka wtedy następuje? Otóż jest to symboliczna oczywiście, ale jednak rocznica 2000-letnia rozpoczęcia działalności publicznej przez Jezusa Chrystusa. Czy z tego powodu tak się spieszą? Czy właśnie dlatego chcą zdążyć do 2030 roku? Nie wiem. Pozostawiam to Państwu, ale wiem jedno: PCH24PL jest jedynym medium w Polsce. Które mówi od początku o zagrożeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które jednocześnie potrafi łączyć tematy kościelne, kryzysów w kościele, teologiczne, polityczne, społeczne i międzynarodowe w taki sposób, żebym ja mógł Państwu teraz w tej pigułce opowiedzieć o tym, zarówno ze strony teologicznej, katolickiej, kościelnej, jak i politycznej, społecznej i międzynarodowej. Dlatego warto wspierać nasz portal. Będziemy nadal stali na czele tej kontrrewolucji, która w Polsce musi nastać, aby plany, o których tu powiedziałem, się nie zrealizowały. A warto nas wspierać, chociażby dlatego, że układ rządowy, którego twarzą, jedną z twarzy jest Szymon Hołownia, wyjątkowo nas nie lubi, co potwierdza wpisanie nas na tak zwaną listę ministra Sienkiewicza listę organizacji podejrzanych, z którymi co najmniej Ostrożniej jest się obchodzić, mówiąc delikatnie i nieprocesowo. Z góry dziękuję za Państwa wsparcie, za wsparcie pch24.pl. Szczęść Boże.